Okej, okay, super, fajnie, że przyszliście na prezentację. Ja nazywam się Bartek Wiczak, prowadzę taki bardzo mały, mówię to, software'owy namiot. 3 osoby, kodzimy sobie w Reakcie i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać ogólnie o frontendzie. Żeby zacząć tą całą dyskusję, coraz częściej jest taka sytuacja, że jest John jest backend developerem. W ogóle kto, na początku może kto z was zajmuje się frontendem na co dzień? Znaczy głównie frontend. Okej, okay. A kto jest teraz tak popularnym full stackiem? Okej, okay. Dobra, a tylko backend? Dobra, super. Okej, okay. No to poznajcie Johna. John akurat jest backend developerem. On sobie tam pisze w Javie, więc prawdopodobnie Spring, tam Spring Boot, Active, Reactive, Non-Active, Super Active. Poza tymi wszystkimi frameworkami, on jeszcze jest dobrym deweloperem, więc oczywiście TDD, BDD, DDD, ABC, Microservices, Nanoservices, Monolity, Stu. W dzisiejszych czasach to prawie że człowiek renesansu. Wszystko. No i John, jak co dzień, przychodzi do roboty, najpierw rzeczy ważne, więc do kuchni, śniadanie i kawa. Pogadane, można iść na stand-up. Szybki stand-up i godzinę później już może iść do kompa i po prostu robić taski. No ale otwiera kompa i okazuje się, że jest jakiś ważny e-mail. Wszyscy są w CC, jest ważny. I okazuje się, że dzisiaj będzie all hands. All hands będzie za pół godziny, to szkoda w ogóle rozgrzewać maszynę. No to piłkarzyki. Dobra, no i o 12 jest all hands. Okazuje się, że będzie totalna restrukturyzacja w firmie. Czyli do tej pory on był sobie backend developerem. Natomiast teraz zmieniamy cały system i mamy feature teamy. Tak? Czyli każdy team jest odpowiedzialny za cały pion. Od bazy do UI. No i wszyscy chcieli być fullstackami, proszę bardzo. John wraca do kompa i pierwszy nowy task, trzeba się przygotować, więc siadamy do frontendu. I John mówi, ja całe życie na backendzie, no ale przecież frontend to jest prosta sprawa. Są dwa typy, także albo ja robię poważne rzeczy backendowe, to na frontendzie z tymi tabelkami sobie poradzę, albo nie do końca wiem, o co tam chodzi. Więc zobaczmy. I tak John siedzi i mówi, dobra, czyli tak, tam były takie trzy elementy, tam HTML. W HTML-u to w sumie tam dużo nie było, jakieś tam znaczniki. Na studiach kiedyś się tam w Pajączku czy w Żółwiu tam układało te kawałki. To chyba pamiętam jeszcze, no tutaj to nie będzie nic trudnego. Dobra, to HTML, spoko. No to kolejna cegiełka do układanki. No to CSS. CSS to tutaj to już w ogóle nie ma żadnej filozofii, tak? No mamy jakieś selektory, pokolorujemy tło na czerwono, no coś tam, trochę się design naciągnie, jakoś się to uda. No dobra, no i ostatni element, mamy JS-a, a tam wszyscy mówili, że stworzony jest 2 dni, więc raczej nie będzie problemów, dużo elementów tam nie może być. No i w JS-ie, jak to w JS-ie, kiedyś bez jQuery ani róż, więc tam podepniemy jakieś handlery, zmieniamy teksty, no dobra. John mówi, wszystko wiem, czyli tak HTML struktura, CSS stylowanie, JS funkcjonalność, dawać kodzik, jedziemy. No to chłopaki posyłają repo, klon, npm install, ściąga się pół internetu, no to kawa. Okazuje się, że skończył się dzień, ale to będzie kolejny. Przychodzi kolejnego dnia, otwiera się pierwszy tajemniczy plik, pakiet JSON. Ja mówię, czegoś mi tutaj brakuje, bo tak HTML, CSS, JS, tutaj jakieś po prostu morze zależności, co najmniej jak w Mavenie albo w Gradle. Ciężka sytuacja, no ale dobra, zobaczmy, co jest w tym kodzie, tak? No to otwiera pierwszy plik. Okazuje się, że tam jest wszystko. Trochę lekka konsternacja. O co chodzi? No dobra, więc mamy
stylowa, nie? Mam jakieś elementy HTML-a, mam też jakieś eksporty. W ogóle jeden plik tutaj w ogóle nie ma całej logiki, co już od razu John stwierdza, że jest dosyć dziwne, bo z tego, co on pamięta, to jest jeden HTML, jeden CSS, jeden JS i to jest cały system. A to jest po prostu jeden z wielu elementów, tak? No i standardowo wszystko w jednym pliku. No dobra. John dochodzi do wniosku, że jednak sytuacja nie jest taka klarowna, jak się początkowo wydawało, bo jest kilka elementów, które trzeba zrozumieć, zanim będzie można się bawić w te frontendy. No ale to na spokojnie przejdziemy przez wszystko. Zakładamy, że projekt jest przygotowany, no bo John dołączył do frontendu, więc on nie będzie na szczęście musiał zakasać rękawów i tam konfigurować wszystkich rzeczy, ustawiać wszystkich linterów. On może po prostu przyjść i działać. Tak? Przynajmniej tak mu się wydawało, że tak może zrobić. Więc pierwszy element, od którego w ogóle musimy zacząć, to jest to, w czym my piszemy. Tak? Czy wszyscy tutaj piszą w czystym JS-ie, albo może kto nie pisze w JS-ie, tak? Tylko w jakimś innym, jakiejś innej odmianie. Okej. No dobra. Więc nawet jeżeli John do tej pory pisał coś w JavaScriptie, to przeważnie było to jQuery i była to pewnie wersja, która musiała chodzić na IE6, więc ciężko było poszaleć. Więc sytuacja zastana jest taka, że język bardzo ewoluuje i mamy dużo nowych elementów. Tak, takich, które John powinien poznać, to jest jakiś test structuring, to są arrow functions, to jest to, jak działa REST i spread operator. Tak, więc nawet jeżeli John pisze w JS-ie, to prawdopodobnie ta wersja, w której on pisał do tej pory, czyli jakieś 5 lat temu albo na studiach, znacząco różni się od tego, jak to wygląda teraz. Więc to nie jest takie wejście w projekt i od razu dostarczamy wartość. Tak, jeżeli zobaczymy sobie na jakiś kawałek kodu, to widać, że jeżeli ktoś pisał w poprzednich wersjach JS-a z 5 na przykład, to widać, że tutaj dużo elementów się zmieniło. No dobra, ale to, co teraz staje się popularne, to są te wszystkie inne odmiany JS. Tak? Jeżeli pracujecie w dużej firmie i pracujecie na dużych projektach, to zakładam, że są jakieś słuchy, żeby pójść w coś innego niż JS. I taką najbardziej popularną opcją jest TypeScript. Czyli mamy superset JS-a, który dodaje nam statyczne typowanie, i część rzeczy stara nam się ułatwić, część stara nam się utrudnić. W każdym razie sytuacja jest taka, że robota będzie. I tak jak mówiłem, to TypeScript jest bardzo popularny, ale on jest bardzo popularny w porównaniu do wszystkich innych elementów, innych języków, które za chwilę omówię. To, co jest ważne, jeżeli chodzi o TypeScript, to jest to, że w TypeScriptie jest tak zwany structural typing, który jest czymś innym niż nominal typing. I teraz, jeżeli zobaczymy sobie na kod, to structural typing polega na tym, że jeżeli stworzymy sobie interface user i jest to struktura, która ma first name i last name, to jeżeli w systemie będziemy mieli strukturę interface employee, która również ma first name i last name, to te dwa typy będą traktowane praktycznie tożsamo, tak? Dlatego, że patrzymy na strukturę obiektu, a nie patrzymy na to, jaki ona ma typ. Tak? W odróżnieniu w Javie czy w C-Sharpie mamy nominal typing, więc nawet jeżeli mamy klasę user i klasę employee, one mają te same pola, to nie będą te same obiekty, tak? Bo mamy po prostu inne typy. To jest bardzo ważne, bo w związku z tym, że działamy w świecie ogólnie JS-a i mamy środowisko dynamiczne i słabo typowane, to dzięki temu, że mamy structural typing, możemy sobie operować tymi naszymi obiektami dużo swobodniej. No dobra. Kolejnym elementem w tej układance może być flow. Flow to jest biblioteka, która jest podobna do TypeScriptu, z tym, że ona daje tylko anotację typów. Ona została stworzona przez Facebooka, ona jest dosyć popularna w świecie Reacta. Niestety jest dosyć popularna, dlatego że
ten team, który początkowo tworzył Flow, teraz przeszedł i tworzy inny język i tak naprawdę z tego core'a mało kto został, więc to jest tak prawie, że na wymarcie. Natomiast tak samo jak w TypeScriptie mamy structural typing, więc też mamy tą swobodę w operowaniu. Teraz jeżeli zobaczycie sobie na kod Flow, jak to wygląda z anotacjami Flow, to poza tym, że mamy komentarz, który mówi, że ten plik jakby należy sprawdzać, to jak widzicie, nieszczególnie to się różni od TypeScript. Tak, system typów jest troszkę inny, więc jeżeli byśmy weszli w szczegóły, to nie do końca się zgadza, jak to w środku działa. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, w takich bardzo prostych case'ach, to wygląda dokładnie tak samo. OK. Ostatnia zielona kraina, którą omawiamy, to jest Elm. To jest język funkcyjny, który kompilator jest w Haskellu. Jest jedna firma, która go dosyć mocno rozwija, nazywa się NoReading i tam pracuje gość, który jakby full time opiekuje się tym językiem. Ten język jest o tyle ciekawy, że wiele osób chciałoby w nim pisać, ale prawie nikt nie może. Więc tak, wiecie, takie fajne toki na konferencję. No ciekawe, nie użyjemy, byłoby fajnie. Generalnie tutaj też, w związku z tym, że to jest język funkcyjny i jest bardzo mocne typowanie, mamy bardzo mocno rozbudowany type inference. Czyli ten sam fragment, który przed chwilą wam pokazałem, jeżeli chodzi o TypeScript czy Flow, tutaj jak widzicie, w ogóle nie ma jakby modelu tego, jak wygląda dana struktura, tak czy nie tworzymy żadnych klas, żadnych interfejsów. Tutaj jakby kompilator sam będzie patrzył, jaką strukturę potrzebuje do tego, żeby działać, tak? I tutaj to kompilator będzie nas pilnował, żebyśmy nie zrobili żadnych błędów. Tak, ten język jest naprawdę, polecam, żeby się nim troszkę pobawić, bo jest głównie znany z tego, że ma świetne error message, więc jeżeli coś pokopiecie, to kompilator prawdopodobnie wam powie, gdzie należy poprawić. I bardzo fajnie można też się nauczyć programowania funkcyjnego przy użyciu Elma, bo to jest jedyny paradygmat, który tam istnieje. OK, jeżeli zobaczymy sobie na popularność tych rzeczy, to jakby łatwo zauważyć tutaj, że zielony to jest TypeScript, tam trochę się odkleił od świata, a tutaj Flow i Elm to są jakieś niżyny, tak? Flow praktycznie, czy prawdopodobnie niedługo zupełnie umrze. Więc polecałbym TypeScript, jeżeli ktoś chce statyczne typowanie. Jeżeli ktoś chce być nazwanym bleeding edge, to trzeba pamiętać, że on the bleeding edge, you are probably the one who is bleeding. Więc mamy kilka opcji. Mamy Reasonable'a, to jest ten język, który właśnie teraz tworzą chłopaki z Facebooka, którzy odeszli z Flow i rozwijają, też jest język funkcyjny. Mamy PureScript, to jest też język funkcyjny, powiedzmy, że podobny do Elma, z tym, że on jest jeszcze bardziej taki, powiedzmy, jeszcze bardziej jest naukowe podejście do tego funkcyjnego programowania, tak? Tam wszystkie rzeczy są programowane zgodnie z tymi wszystkimi white paperami funkcyjnymi i tutaj jest wysoki próg wejścia. Mamy ClojureScript dla osób, które piszą w Clojure na backendzie, to jest fajna opcja, bo ClojureScript bardzo mocno wspiera, powiedzmy, Reacta. Oni mają swojego rapera, który nazywa się OM, jest bardzo dobrze napisany i tam duża część community tego Clojure'owego, czyli nie wiem, czy kojarzycie Clojure, tam duże community to nie jest, ale oni tam sobie rzeźbią w ClojureScriptie. Mamy jeszcze Scala.js'a, no i mamy Dart. Dart to jest o tyle ciekawy język, stworzony przez Google'a, więc nie wiadomo, kiedy umrze. I teraz jest taka popularna, robi się popularna technologia Flutter do aplikacji mobilnych i tam właśnie chłopaki piszą w Darcie, tak? Dart już powstał, nie wiem, z 5 lat temu, może więcej. Potem okazało się, że nikt nie pisze, no i teraz Google go reaktywuje, stworzył nowy bibliotek. OK. Czyli tak, pierwszy element układanki już mamy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w czym my w sumie piszemy. Te rzeczy, które pokazałem, TypeScript, Flow czy Elm, one, tak mówię, są jeszcze bardzo niszowe w porównaniu do tego, ile osób pisze w czystym JS-ie. OK. Drugie pytanie, na które chcielibyśmy sobie odpowiedzieć, to w jakiej w sumie technologii działamy?
Tak, mamy kilka takich bibliotek czy frameworków, w których możemy działać. Skupimy się na mainstreamie, chociaż nie wiem, czy tam Ember też jest mainstream, ale to żeby było 4. W każdym razie wszędzie jest ta sama zasada, czyli źródłem, jakby korową wartością dla wszystkich tych bibliotek czy frameworków jest komponent. Wszędzie będziemy mieli dokładnie to samo. I teraz zaczynając od Reacta, który w jakimś sensie rozpoczął to działanie typowo komponentowe, mamy bibliotekę, która służy tylko i wyłącznie do budowania UI. Kto z Was działa na co dzień w Reakcie? Okej, dobra. Tutaj to podejście, że komponent jest jakby sercem całego systemu, w jakim sensie powstało? Tak od tego, że React działa w tym podejściu komponentowym, wszystkie te inne biblioteki również zapożyczyły ten koncept. I bardzo podobnie jest z takim podejściem jak One-Way Data Binding. Generalnie, żeby uprościć nam model zarządzania danymi, bo w związku z tym, że teraz coraz więcej rzeczy dzieje się na frontendzie, no to mamy wysyp tych funkcjonalności. Czyli to jest jeden z problemów. Natomiast jeżeli zarządzaliśmy sobie do tej pory takim podejściem MVC, czyli że to tam wszystko rozmawia ze wszystkim i w pierwszym Angularze mieliśmy by default wiązanie dwukierunkowe, czyli jeżeli update'ujemy model, to update'uje się widok, jeżeli update'ujemy widok, update'uje się model. I to było bardzo fancy na prezentacjach i na konferencjach, bo wpisywaliśmy jedną rzecz, ona zmieniała cały świat, a potem na projektach było tak samo. To w Reakcie jest zupełnie inne podejście, które też zostało zaadaptowane przez te inne biblioteki, czyli zmieniamy dane od góry i dopiero dzieci, czyli komponenty dzieci, będą się zmieniały na tą informację, że na górze coś się zmieniło. Tak, co oznacza, że jeżeli mamy drzewo naszych komponentów i na samym dole mamy jakiś handler, który obsługuje klik, to oznacza, że on musi wypchnąć tą informację na samą górę drzewa, żeby główny model w drzewie na górze się zmienił, co spowoduje zmianę dzieci. Tak? To wydaje się, że jest bardzo w jakimś sensie złożone, w sensie, że wymaga wiele obliczeń, natomiast bardzo upraszcza cały model zarządzania aplikacją. Tak? Bo dokładnie wiemy, że stan zmienia się tylko od góry i tylko zmiana stanu na górze może wywołać zmiany u dzieci. Tak? Teraz tutaj takie ciekawe podejście, czyli configuration over convention. Zupełnie coś innego niż wszyscy inni na świecie robią. Czyli mamy tyle bibliotek, że zupełnie nie wiadomo, którą należy wybrać. Na szczęście na GitHubie jest 30 tysięcy boilerplate'ów, z których można wybrać. Więc co na tym idzie, każdy projekt jest zupełnie inny. Ja działam z Reactem, odkąd był open source'owany, czyli tak jest już praktycznie 5 lat. I jeszcze nie spotkałem dwóch projektów, które miałyby taki sam układ zależności. Generalnie każdy jest zupełnie inny, bo ktoś wpada na pomysł, że to jednak nie jest najlepsza biblioteka. Jak zmienimy tak troszeczkę i stworzymy nową bibliotekę, to na pewno będzie świetny pomysł. I to jest właśnie ten ekosystem, tak, który jest tak bogaty, że prawdopodobnie jest za bogaty. Te wszystkie małe rzeczy za wolno umierają, no i jest bałagan. Czy one umrą, jak już stwierdzimy, że jednak to był zły pomysł, żeby to wziąć, nie? OK. Alternatywą dla Reacta jest Vue, czyli taki lekki, powiedziałbym, jak na to patrzę, lekki Angular. Tutaj mamy też takie podejście, że to jest w jakimś sensie biblioteka, która oczywiście ma tam cały ekosystem z zarządzaniem stanem, z routingiem, natomiast ona sama w sobie jest dosyć mała i w miarę łatwo jest ją wpiąć jakby w cały system. Tak, jeżeli mamy jakąś aplikację i chcemy coś wpiąć, to tutaj powiedziałbym, że jest najniższy próg wejścia, jeżeli mamy tą wiedzę HTML, CSS, JS, żeby w ogóle zacząć. Tak, to jest dosyć niewiele rzeczy, które się różnią i dosyć łatwo można się wpiąć. Na drugim końcu stoją, powiedzmy, frameworki. Tak, czyli mamy Embera i Angulara. To są bardziej frameworki w tym znaczeniu, że one oferują nam cały ekosystem od razu. Tak, próg wejścia jest dużo wyższy, prawdopodobnie służą do tego, żeby budować od razu większe aplikacje, nie, może bardziej enterprise. One dają nam od razu wszystkie elementy, które potrzebujemy do budowania systemu. Tak, czyli na przykład Ember był na początku bardzo znany z tego, że dawał świetny CLI, co powodowało, że mogliśmy sobie aplikację jakby stworzyć z linii komend, a wiele elementów mieliśmy jakby zbootstrapowanych.
Tak, kolejny duży plus to jest to, że w kontraście do Reacta mamy conventional over configuration, co znaczy, że jakby Ember wywodzi się troszkę ze świata Rubiego. Tam jest ta sytuacja, że jeżeli będziemy pisali w Emberze, to zmiana projektu jakby zupełnie nie widać w tych zależnościach w tym całym, kodzie. Tak? Bo te codebase są bardzo podobne. Tak? Tam jest bardzo duża konwencja na to, jak należy tworzyć te całe systemy. Okay? I wydaje mi się, że podobnie jest w Angularze. Tutaj też mamy w dyspozycji cały framework, który daje nam jakby moduły, daje nam dependency injection, daje nam routing. Wydaje mi się, że jest to bardziej złożonych aplikacji, no bo mamy też dużo większy, słychać mnie? Dużo większy learning, tak? Tutaj dużo więcej musimy się nauczyć. Jednym z tych elementów, które jakby by default musimy wiedzieć, to jest to, że będziemy pisali w TypeScriptie. Drugą rzecz, którą będziemy mieli, to jest RxJS, który jest jakby już w samym frameworku. Tak więc dużo możliwości, ale też wydaje mi się, że duży próg wejścia i na pewno nie do prostych aplikacji, raczej do rzeczy, które są złożone. OK. Jeżeli zobaczymy sobie na wykres popularności, to widzimy, że React się już odkleił od tego świata, czyli tam zaczyna bardzo mocno iść w górę i te pozostałe rzeczy są dosyć niszowe. Tak, Vue, który jest zielony, jest też troszkę wyżej niż te pozostałe dwa tematy. To wynika głównie z tego, że Vue jest bardzo popularny na wschodzie, w sensie tam chiński rynek, jest tam mega popularny. Natomiast, jak mówię, React bardzo mocno się rozwija. Sylwester, nie? Wydawało się, że będzie zero, nic z tych rzeczy. W każdym razie bardzo mocno się rozwija i tutaj w związku z tym, że ten ekosystem też nie jest taki ujednolicony, to na przykład biorąc sobie pod uwagę to, jaka jest popularność Angulara czy Embera, to te osoby praktycznie działają dokładnie w ten sam sposób. Tak, jeżeli tutaj jesteśmy na tym krańcu, to możemy być prawie pewni, że te osoby, które działają w Reakcie, one działają w zupełnie inny sposób i dużo więcej rzeczy tam trzeba ogarnąć. Tak, więc to też jest takie pytanie, czy trochę korowe, wydaje się, do biznesu, jak chcemy do tego tematu podejść, tak? Bo mamy dwa zupełnie inne podejście. OK. Jak sobie już ogarnęliśmy temat frameworków, są też te mniej popularne rzeczy, Backbone już chyba prawie umarł, Knockout, Aurelia, Polymer, to są już jakby ciężko by było go na tamtą grafię przedstawić, czy tam byłyby na tym zerze, ale ciężko by było odróżnić od pozostałych elementów. OK. Ten temat, który jest jakby, wydaje mi się, najbardziej interesujący i on też prawdopodobnie powoduje to, że taką mamy mnogość systemów na frontendzie, to jest to, że coraz więcej tej logiki biznesowej z backendu przechodzi na frontend. Coraz więcej rzeczy my możemy na frontendzie obsłużyć i niekoniecznie musimy o wszystko uderzać do backendu. Co oznacza automatycznie, że mamy jakiś stan, który musimy zarządzać na frontendzie. No i teraz zarządzanie stanu na frontendzie, oczywiście potrzebujemy do tego kolejnej biblioteki, no chyba, że weźmiemy sobie tam jakieś takie frameworki w stylu Embera, chociaż nawet już Angular, tak, jest NGRX, który robi się coraz bardziej popularny. Natomiast we wszystkich tych elementach jakby przejawia się to, że mamy tak zwany ten one-way data flow. Tak na początku samym, jak wchodził React, to była taka, powiedzmy, biblioteka, chociaż to chyba i tak za dużo powiedziane, bardziej koncept Fluxa. Tak, koncept jest bardzo prosty, dane krążą tylko w jednym kierunku. Mamy dispatcher, czyli coś, co jest w stanie rzucać, przyjmować akcje, zmieniać store, czyli taki nasz punkt, gdzie trzymamy stan i wszystkie zmiany, które odbywają się w storze, odbijają się na widoki. Tak? I to zawsze idzie w jedną stronę. Jeżeli chcemy coś obsłużyć na widoku, to musi generować event, który trafi do stora i zmieni store. Tak? Flux charakteryzował się tym, że tych storów, czyli tych miejsc, gdzie możemy trzymać stan, jest wiele. Tak? One mogły być odseparowane, to powodowało, że mogliśmy sobie tworzyć niezależne moduły w naszej aplikacji i oczywiście powodowało to też to, że jeżeli mieliśmy zależności między storami, to sprawa robiła się trochę bardziej złożona. Dlatego coś, co
teraz jest bardzo popularne i jakby już kilka lat jest popularne w Reakcie i w świecie Reakta troszkę się od tego odchodzi, natomiast wydaje mi się, że w tych innych technologiach się do tego miejsca dopiero dochodzi, to jest Redux, czyli bardzo podobny koncept do Fluxa, czyli dokładnie tak samo to wygląda, że mamy dane krążące w jedną stronę, natomiast tutaj główny wyróżnik jest taki, że mamy jeden stor. Czyli cały nasz stan, cały stan aplikacji trzymamy w jednym storze. Jeżeli jest jakaś zmiana w systemie, to ona musi wygenerować akcję, która przejdzie przez tak zwany reducer, co po prostu jest funkcją, która zmienia stary stor i generuje nowy stor, tak? I te rzeczy wszystkie są synchroniczne. Co to znaczy, że jest to bardzo przewidywalne i bardzo łatwo testowalne, tak? Bo jeżeli ten reducer tak naprawdę jest funkcja stanu i akcji do nowego stanu, to ta funkcja nie może mieć żadnych side effectów, to znaczy to, że możemy ją bardzo łatwo testować. Tak? To, że mamy też jedno miejsce w całej aplikacji, gdzie trzymamy sobie stan, oznacza, że jakby mamy dużo mniej w jakimś sensie problemów, gdzie umieścić stan, w którym module umieścić stan, bo wszystko dzieje się w storze. Tak? To oczywiście ma swój side effect, czyli to, że w pewnym momencie możemy mieć bałagan, bo wszystko mamy w jednym miejscu. OK, czyli mamy jeden store, tak jak mówiłem, Redux to jest ogólnie koncept, jakby to jest w jakimś sensie ogólny koncept, natomiast często mówi się, że Redux to jest w Reakcie. Potrzebujemy nie tylko Redux, ale też takiego połączenia React, Redux, żeby to połączyć z Reactem. Natomiast w świecie Vue mamy Vuexa i w świecie Angulara mamy Nginx'a, który mają podobną funkcję, tak? One też bazują na Reduxie. OK. Drugim elementem, który teraz staje się popularny, to jest GraphQL. Ktoś z Was korzysta w produkcyjnych projektach z GraphQL-a? OK. GraphQL to jest takie podejście, to jest jakby stoi w jakimś sensie w opozycji do REST-a, czyli my określamy, jaki kształt danych chcemy dostać z backendu. Tak? I teraz jakby to jest w jakimś sensie kolejny krok w ewolucji, bo teraz frontend chce już sam manipulować tym, jakie dane dostaje z backendu, więc teraz backend bardziej przygotowuje rodzaje danych, które może serwować, natomiast to frontend mówi, w jakim formacie chce otrzymać te dane. Tak? To jest w jakimś sensie można by powiedzieć, że to troszkę jest takie RPC, czyli my, jeżeli mamy jakieś mutacje, jakieś rzeczy, my zawsze uderzamy tam w jeden endpoint, natomiast my mówimy, co chcemy dostać. Tak? I tutaj jakby to jest kolejny element układanki, który zostaje oddany w ręce frontendu. To jest o tyle ciekawe, że mamy takie dwie główne biblioteki. Jedna to jest Relay, druga to jest Apollo. I na przykład Apollo daje też możliwość, jakby daje cały cache tych wszystkich uderzeń do backendu i daje też nam możliwość, żebyśmy mieli local store, czyli w rezultacie możemy praktycznie pozbyć się tego Reduxa. Bo Apollo może nam służyć jako ten element, który nie tylko trzyma dane wszystkie z backendu, ale też trzyma nasz stan naszej aplikacji. Tak? I to jest o tyle fajne, że te biblioteki jakby obsługują to, te stany loadingu, tak, odrzucania, wszystko to jest fajnie obsłużone. I coraz częściej to się teraz stosuje w projektach. Oczywiście to wymaga ingerencji w backend, tak, żeby to on obsługiwał GraphQL. No dobra. Jak już sobie ogarniemy ten temat, jak wygląda zarządzanie stanem, to kolejny element to jest stylowanie. No i w stylowaniu tutaj akurat jest 6 bibliotek. Oczywiście to jest tylko wycinek całego świata, bo właśnie powstaje kilkadziesiąt nowych bibliotek. Natomiast jeżeli chodzi o stylowanie, to główna zasada jest taka, że teraz przechodzimy z poziomu dokumentu, stylowania dokumentu, na poziom stylowania komponent. Tak, czyli w tym pierwszym slajdzie, który pokazałem, gdzie wszystko było w jednym miejscu i stylowanie było w jednym miejscu, jakby to jest kontynuacja tej idei, że nasz system składa się z komponentów, więc jakby style do komponentu są w tym samym miejscu, co sam komponent, jego jakieś interakcje i jego struktura. Tak, to wszystko dąży do tego modelu, że budujemy nasz system z komponentów, a nie budujemy nasz system z fragmentów HTML-a, które sobie potem ustylujemy i potem dołożymy jakieś zachowanie. Tak, tylko my budujemy system z jakby stałych takich klocków. Teraz, jeżeli chodzi o stylowanie, to tutaj jest
środowisko zupełnie nie może dojść do porozumienia, co jest ciekawe, więc tutaj już na pewno nie traficie na dwie takie same biblioteki pomiędzy projektami. I teraz, jeżeli zobaczymy sobie kod, tam z tyłu nie będziecie dobrze tego widzieli, natomiast jeżeli zobaczymy sobie kod, to tak naprawdę, jak pokażę wam te 6 bibliotek, to jak piszcie raczej ten kod, to tam szczególnie się nie różnią. Tak? Generalnie zasada jest taka, że style, tak, są na poziomie komponentów i oczywiście, co jest ważne, w większości tych bibliotek te style zostaną wyciągnięte gdzieś, tak? To nie będzie taka sytuacja, że my mamy komponent i to będzie tam w JS-ie, będą te style nałożone, tylko większość tych narzędzi obsługuje ten model, że możemy sobie z wszystkich komponentów wyciągnąć te informacje i to zostanie zaserwowane jako osobny CSS, ewentualnie zostanie to wstrzyknięte jako style tag do naszego HTML, do naszego dokumentu, tak, HTML. Więc to zostanie wypchnięte gdzieś indziej, co oznacza też, że dla przeglądarki będzie to relatywnie jakby wydajne, tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o stylowanie, to ostatnia rzecz jest taka, że oczywiście poza tymi podejściami, że możemy stylować sobie komponenty i możemy wziąć jedną z tych fancy bibliotek, to cały czas możemy jechać standardowym podejściem, czyli po prostu tworzymy jednego CSS-a albo kilka CSS-ów, albo przeważnie SAS-ów, które zostaną zmienione do CSS-a i to może być na poziomie komponentu, tak, to nie musi być w tym samym pliku, tak, można jakby, tu jest naprawdę bardzo dużo podejść, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, które rozwiązanie jest lepsze, bo to bardziej zależy od tego, jaki jest projekt, jak duży jest ten projekt, jak długo będzie utrzymywany, które my podejście sobie weźmiemy. Natomiast trend jest taki, że jednak te style w komponentach się pojawiają. OK. Kolejny element, czyli jakieś utils. Tak? Kto korzysta z Lodasza w projekcie? OK? Dobra. To teraz Lodash to jest taka biblioteka utilsów, która daje nam bardzo dużo operacji na kolekcjach, na obiektach, na mapach. Ona w jakimś sensie ma brata bliźniaka, która nazywa się Randa. Randa to jest biblioteka, która jest bardzo podobna do Lodasha, ma wiele tych samych funkcji, natomiast jak sobie zobaczycie na kod, to ma inną kolejność argumentów. I ta kolejność argumentów jest dosyć istotna, jeżeli ktoś chce programować, powiedzmy, funkcyjnie i chce składać funkcje. Tak? Lodash uniemożliwia składanie funkcji, bo kolekcja jest na pierwszym miejscu. Co oznacza, że wszystko musielibyśmy sobie tutaj w środku wpisywać i po prostu ten kod wyglądałby inaczej, niefunkcyjnie, tak? Lodash oczywiście udostępnia taką metodę jak chain, która pomaga nam jakby łączyć te rzeczy. Natomiast Randa ma takie podejście bardziej funkcyjne, gdzie ta kolekcja, na której będziemy wykonywali operację, jest na ostatnim miejscu, co znaczy, że jeżeli zrobimy sobie tak zwany albo partial application w niektórych funkcjach, albo carrying, czyli rozdzielimy to jako funkcję, która przyjmuje dwa osobne argumenty, to możemy te funkcje bardzo fajnie komponować i składać. Tak? Więc jeżeli ktoś chce pisać bardziej funkcyjnie, to wtedy można sobie wziąć RAM. Tak? OK. Kolejny element, który jest dosyć popularny, to wiecie, jak ja mówię, że coś jest dosyć popularne, to w takim ogólnym świecie frontendu to jest totalna nisza. OK. To jest ta biblioteka, która nazywa się Immutable.js. Ona daje nam struktury danych, które są niemutowalne, co oznacza, że będzie wydajna, ale przy naprawdę dużych kolekcjach. Każda transformacja tej kolekcji, każda zmiana kolekcji tworzy nową kolekcję, tak? Natomiast w związku z tym, że ona bazuje na typach danych takich funkcyjnych, to bardzo dobrze ona potrafi wykorzystywać fragmenty drzew, które już powstały. Tak, czyli jeżeli my mamy niemutowalne dane, to znaczy, że jeżeli zmienimy jeden element, tak? Zmieniamy sobie w mapie ten jeden element, to już są inne zupełnie mapy, natomiast biblioteka jest tak zbudowana, że ona wykorzystuje fragmenty drzewa, które są takie same. Tak? To nie zawsze da się zrobić, natomiast tutaj mamy, jest to tyle wydajne, że jakby stworzenie, zmodyfikowanie kolekcji nie oznacza stworzenia zupełnie nowej kolekcji. Tak? OK?
mamy LXJS-a, który jeżeli ktoś działa w świecie angularowym, to prawdopodobnie jest zaznany. Z tym tutaj mamy koncept strumieni i podłączamy się pod strumienie. Mamy bardzo wiele tych operatorów, które pozwalają nam działać na strumieniu. Natomiast wydaje mi się, że koncept LXJS-a jest dosyć złożony i dla mnie dosłownie kilka projektów, gdzie rzeczywiście chcieliśmy tego użyć. W większości rzeczy można sobie spokojnie bez tego poradzić i nie ma z tego dużej wartości, natomiast próg wejścia jest dosyć wysoki. Jeżeli zobaczymy sobie na popularność tych rzeczy, no to tutaj zobaczcie, że to jest Lodash i Lodash ma tutaj jest 15 milionów, czyli w porównaniu do tych wszystkich innych technologii, czy tam były na setkach tysięcy, to jest zupełnie inny poziom, tak? Bo Lodash jest jeszcze na tyle popularną technologią, że właśnie pisząc w czystym JS-ie, pisząc dużo, wiele takich podstawowych projektów, on jest po prostu dodawany, bo ma fajne utilsy. Ok. Jeżeli działacie w świecie reaktowym, to kolejny zawrót głowy to jest routing, bo oczywiście tam jest 3000 bibliotek do routowania, z czego kilka jest popularnych, z czego ta najbardziej popularna, czyli React Router. Tam autorzy mają różne spojrzenia na swoje wersje i przeważnie te wersje są totalnie niekompatybilne ze sobą, gdzie jakby totalnie zmieniają podejście do tego, jak należy robić routing. Tak, przeważnie routing w większości tych bibliotek to jest tak zwany routing statyczny, czyli my deklarujemy sobie, na jakich rutach będziemy mieli jakie komponenty. Natomiast React Router nowy oferuje tak zwany dynamiczny routing, gdzie w środku, w komponentach możemy znowu mieć zamierzone routingi, tak? I one ujawniają pewne elementy systemu. To ogólnie jest bardzo fajne, poza tym, że to jest kolejna rzecz, o którą się trzeba martwić i kolejna rzecz, której się trzeba nauczyć, tak? No i oczywiście one są, jak mówię, niekompatybilne, więc jeżeli wpadamy do projektu i tam jest React Router trzeci, no to mamy trzeci. Dobra. W tych innych frameworkach na szczęście jest lepiej, bo tam przeważnie ten routing jest zbudowany, albo w UX-ie ten ekosystem jest tak mocny, że tam ten z routingu się raczej korzysta jednego. Dobra. Ten element, którym niekoniecznie trzeba się martwić z perspektywy osoby, która dołącza do projektu, to jest cały build system. Oczywiście tego jest tak dużo, że jeżeli ktoś sobie wymyśli nowy feature, to nie robi nie robi pull requesta, tylko robi forka i robi sobie nowy build system, bo każdy chce być autorem. Sława, ważna sprawa. Natomiast build system jest o tyle złożony, że on jakby ogarnia nam bardzo wiele rzeczy. Tak już widzieliście, my piszemy w notatce, która jakby zupełnie nie przypomina nam tego typowego JS-a. Mamy wiele elementów. Jeżeli mamy stylowanie komponentów, to te style trzeba wyjąć. Więc poza tym, że my musimy jakoś połączyć tą aplikację, to musimy ją jakby wyekstrahować style, musimy odpowiednio zawrzeć obrazki. Czasami, jeżeli mamy aplikację, która chcemy, żeby pracując nad performance'em, chcemy, żeby były różne bundle, tak? Czyli jeżeli mamy aplikację, która składa się z części adminowej i z części dla klientów, to bardzo często chcemy zrobić dwa bundle, żeby jeżeli klient wchodzi na naszą stronę, nie ściągał bundla dla admina, bo w ogóle tam nigdy nie wejdzie. Tak, więc mamy bardzo dużo elementów. Te elementy przeważnie są już albo przygotowane, albo pewnie będą przygotowane przez osoby, które dosyć mocno w tym siedzą. Tak więc na szczęście tutaj, jako osoby, które dopiero przychodzą do projektu, prawdopodobnie nie musimy się o to martwić, tak? I tutaj też jest dosyć duży rozstrzał między tym, czego używamy. Najbardziej popularny jest Webpack, który ma bardzo wiele pluginów i pozwala naprawdę na bardzo dużo rzeczy. On sam też się zmienia, teraz mamy wersję czwartą, tak? Te wersje też są niekompatybilne, pluginy są niekompatybilne, więc dużo się zmienia. No i tak, mekka wszystkich, testowanie. W końcu wszyscy mówią, nikt nie robi. Generalnie tutaj mamy bardzo dużo elementów, bo jakby tych bibliotek jest bardzo dużo, natomiast one są też na różnym poziomie i różne elementy w jakimś sensie różnymi elementami zarządzają. Tak, mamy test launchery, czyli biblioteki, które mogą być na przykład tylko do tego, żeby odpalać testy, tak? Trzymać to wszystko w ryzach. Na przykład Karma jest takim przykładem, który jest
głównie test launchery. Tak, mamy bibliotekę Jest, która teraz jest chyba najbardziej popularną biblioteką do testowania i jak zobaczycie tutaj ona bardzo dużo tych elementów ogarnia, to jest taki prawie all-in-one. Mamy oczywiście strukturę testu, tak? Czyli to jak będziemy pisali. Na szczęście te rzeczy często są do siebie bardzo podobne, no bo to klasyczna akcja, czyli po co komuś tam pomóc, jak można stworzyć swoje narzędzie, będzie takie samo, tylko trochę inne. Więc one mają bardzo, bardzo podobne syntaksy. Mamy asercje, tak? Mamy asercje, staby, moki, wszystkie takie elementy do testowania, czy nasze testy, czy nasz kod przechodzi testy. I są biblioteki, na przykład Chai czy Sinon, gdzie Chai jest tylko od asercji, natomiast na przykład Sinon jest tylko od spajów. Tak, tylko jest od mokowania różnych rzeczy, czy to staby, czy moki, tylko i wyłącznie ten jeden element. I bardzo często na backendach, czyli w Node, było takie połączenie Mocha, Chai, Sinon. Tak, to była taka trójca, która sobie działała. Natomiast teraz Jest ma bardzo dużo tych elementów. Jednym z tych ciekawych rzeczy są snapshot testy. Ktoś zauważył, że bardzo często porównujemy sobie struktury i może można by to było wygenerować. Więc mamy snapshot testy. One mają tyle wartości, co ich napisanie, czyli jak są generowane, to sami wiecie, ale jakąś tam wartość mogą nam dać, jakieś regresje mogą znaleźć. Drugim tematem, jakby osobnym tematem, który prawdopodobnie da wam najwięcej wartości, najwięcej bólu i pracy, to są testy, tak zwane testy, powiedzmy, UI-owe. Tutaj mamy stare dobre Selenium, ale tam czasami świat stara się iść do przodu i jest takie coś jak Cypress, które teraz jest dosyć popularne. Tutaj była obietnica, że będzie coś poza Chromem. Wszyscy mówią, nikt nie widział. I jest takie narzędzie jak Papiter. To jest bardzo podobne do Cypressa. To jest narzędzie od Google'a i ono jakby już świadomie powiedziało, że będzie tylko do Chroma. Tak? Więc na razie szczególnie się nie różni od Cypressa. Tam wszyscy czekają na je. To sobie poczekają. Dobra. Jest jeszcze tool do coverage'u, czyli możemy sobie sprawdzić, jak pokryty mamy kod. No i ostatni element tej układanki, no to jest pokazywanie progresu, tak, ile przeszło, jak możemy znowu odpalić te testy. To jest taki element. I teraz jak zobaczycie sobie, to tutaj tak w miarę chyba jasno pokazuje się, że Jest jest taką biblioteką, którą możecie sobie użyć do tak zwanych takich unit testów, czy jakichś tam testów integracyjnych w środku systemu, bo on dostarcza bardzo dużo wartości bez tam zbędnego hałasu. I tak samo, jeżeli chodzi o te testy UI-owe, to widać, że Cypress też nam tutaj wiele rzeczy ułatwia, tak? Mamy po prostu mniej narzędzi do nauki i do kontrolowania. OK. Teraz oczywiście disclaimer jest taki, że ta prezentacja już nie jest aktualna. Powstało kilka nowych narzędzi, połowa rzeczy już pewnie już nikt jej nie pisze, no ale to trzeba z tym żyć. Natomiast to, co jest ważne, to to, że HTML, CSS i JS to jest za mało, żeby poruszać się dzisiaj w świecie frontendu. Tak? Mamy dużo więcej elementów, które musimy ogarnąć. Co znaczy, że na jakichś elementach musimy się skupić, a coś musimy zignorować. I według mnie, jeżeli przychodzicie do projektu, jesteście z zewnętrznego świata niż frontend, siedzicie tam już mocno i to nie jest wasza jedyna rzecz do działania, skupiłbym się na JS-ie i ewentualnie na TypeScriptie. Wybrałbym sobie ten framework Angular czy bibliotekę React Vue, którą chciałbym poznać, jak te podstawowe elementy działają. Do tego State Management, Redux, który widać, że jest obecny w wielu tych światach, i do testowania Jest, bo prawdopodobnie, jeżeli przychodzicie z backendu, to nie będziecie robili UI-owych testów, bo tam effort jest dużo większy niż pisanie prostych unit testów. Ignore the rest. I tak to wygląda. Wielkie dzięki. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało powiem. Ktoś ma jakieś pytanie? Słucham, tu był mikrofon gdzieś, ale o.
Nie wiem, czy mnie nie obsługiwać. No i tu się włącza. Ogarnąłem chyba temat. A teraz? O! To ja mam takie dwa pytania. Pierwsze szybkie, co do tych, co do typowania strukturalnego. Czy to oznacza, że jeżeli będę miała interfejs, powiedzmy tam employee i interfejs person i one będą miały te same pola, to jeżeli wywołam na nich jakiś check typu type of, to co ja dostanę? To zależy, typowanie strukturalne jest zarówno w TypeScriptie, jak i flow, mm-hmm. tak? I teraz jeżeli we flow też działają bardzo źle, natomiast tak type of to jest głównie będzie ci mówiło o tych typach prostych, tak? Czyli to nie są w ogóle te typy, o których my mówimy. Natomiast jeżeli w ogóle chodzi o interfejs, tego nie będzie, natomiast jeżeli chodzi o klasy, to jeżeli będziemy mieli instance of, to on ci powie, jakie to jest tam instanc w jakimś sensie, tak? To oczywiście nie są klasy i to nie zaznaczyłem tego, że tam to nie są te klasy, co na backendzie. Jasne. A drugie pytanie co do one-way data binding. Jeżeli używamy Reduxa i mamy jeden store i będziemy mieli i dzieci, i rodziców obserwujących te same pola w storze, jeżeli tak to działa, to czy może dojść do tego, że dziecko modyfikuje stan rodzica, jeżeli zmodyfikuje pole w storze, które ten rodzic też obserwuje? To znaczy tak. Ja odpowiem ogólnie, a ty jeszcze odpowiedziałem na twoje pytanie. Okay. Generalnie tak, store mamy jeden, więc w store mamy jedną strukturę. Store, Redux sam sobie, core'owy, obsługuje tylko aspekt synchroniczny, co oznacza, że nie będzie obsługiwał HTTP ani takich rzeczy, tak? Do tego są jakby inne mechanizmy, które musimy wpiąć. To oznacza, że każda zmiana w jakimś stanie jest atomowa, tak w jakimś sensie. Jeżeli jest zmiana na store, to ona przejdzie przez reducer, zmieni się store, czyli powstanie jakby zupełnie nowy stan store'a i wszystkie komponenty zostaną poinformowane, tak? Czyli to jest tak, że to wszystko zostanie poinformowane w jakimś sensie naraz. Jeżeli teraz mamy taką sytuację, że zarówno rodzic, jak i dziecko obserwują te same pola, to znaczy, że to jest źle, tak? Bo to oznacza, że ktoś nie musi tego obserwować, tak? Okej, może są inne kompetencje, może z innych powodów to obserwuje, natomiast nie będzie na pewno tej sytuacji, że dziecko obserwuje store, a rodzic też obserwuje store i podaje te rzeczy do dziecka, tak? To pod to też jest w jakimś sensie, to jest zaleta i wada Reduxa, że mamy zrobiony decoupling, tak? Czyli że dziecko obserwuje sobie store, więc w jakimś sensie dziecko jest niezależne od całej aplikacji. Tak, to ma swój duży problem, który też jakby powoduje to, że teraz Redux robi się coraz mniej popularny, czyli jeżeli macie komponent i on jest zapięty do Reduxa, to trzeba wejść w ten komponent, żeby wiedzieć, co on robi. Tak, co oznacza, że jeżeli stoimy z daleka i patrzymy sobie na komponent, który jest naszym takim, nie wiem, jakimś kontenerem, to musimy zbadać dokładnie całe drzewo w środku i wszędzie zajrzeć, wszystkie trzewia, żeby zobaczyć, co się dzieje z tą rzeczą. No bo Redux może być wpięty gdziekolwiek. Okay? I jeszcze uzupełniając, tak, bo dzięki, to jest odpowiedź na moje pytanie. I jeszcze uzupełniając, czyli powiedziałbyś, że to jest antypattern, kiedy, bo tak już się z tym spotkałam, pracując w Reakcji akurat z Mobexem, że czasami próbując obejść to, że chcemy, żeby dziecko jakby zmodyfikowało stan parenta, to znaczy mieliśmy na przykład dziecko, które wpływało na to, że jakiś element w parencie będzie widoczny, to przekazywaliśmy temu dziecku funkcję, która wywołana zmieniała pole w storze, które obserwowało parent. Czy to jest antypattern, czy to jest legitne? To jest tak. Generalnie w tych projektach, w których my uczestniczymy, przeważnie jest tak, że my wchodzimy i naprawiamy. Jeżeli budujemy aplikację od zera, to my Reduxa mamy naprawdę bardzo, w bardzo niewielu elementach, co przeważnie sprowadza się do zalogowanego usera, który jest potrzebny na wskocie aplikacji, plus jakieś permissiony ACL. Tak? Wszystkie inne rzeczy staramy się przynajmniej robić przez po prostu stan reaktowy. Tak, czyli po prostu, tak jak mówisz, przekazujemy funkcję, przekazujemy handler, który zostanie odpalony. Handler, jak się odpali w, powiedzmy, w dziecku,
odpali funkcję, która zmieni stan rodzica, który zmieni stan dziecka. Tak? Czyli to dokładnie jest taki patent, tak? My teraz dużo teraz skorzystamy z GraphQL-a, ale jakby tam jest jakby podobna zasada, tak? Że odpalamy funkcję, która jest na górze, ona zmienia stan na górze i po prostu populuje zmiany w dół. Tak? Staramy się mega ograniczyć, bo wiele projektów ma ten problem, że Redux jest rozsiany po całej aplikacji i tak, to nie jest prawda, że to jest decoupling. To jest żaden decoupling, bo jesteśmy tak złączeni z Reduxem, że już nic tej aplikacji nie zmienimy nigdy, nie? Okej, okay, dzięki. Super. To się jakieś pytanka ma? Oczywiście. Ja mam taki problem, jeżeli chodzi o testy z Jestem, że w mojej ocenie on mi działa strasznie wolno. Czy mógłbyś mi poradzić jakiś taki, pewnie popełniam jakiś taki najprostszy błąd, który powoduje, że on działa na przykład znacząco wolniej niż Jasminum. Okej, okay, ale to musiałbyś trochę więcej powiedzieć o tych testach, wiesz, bo jakie to są testy, tak? Czy mówisz o snapshotach, czy mówisz o unitach, czy mówisz o integracyjnych, wiesz... Raczej większość jest jednostkowych testów. To jest bardzo zależne od tego, jak jest pipeline skonfigurowany, tak? Na jakich momentach na przykład jest transpilacja, czy wiesz, czy są cache'owane rzeczy w transpilacji, jak to wygląda. Bo takie rzeczy ci mogą dużo usprawnić. Generalnie w moim przypadku my nie zauważyliśmy tego, żeby były różnice między Jasminem a Jestem. Jedyne co, no to trzeba pamiętać, że Jest robi dużo więcej rzeczy. Tak więc można to z tego też wynikać, że on jakby nie tylko jakby jest, ma i asercje, ma i moki, wszystkie elementy i może to wynika z tego, że on dużo więcej rzeczy musi przejrzeć, tak? Dużo więcej zależności musi przeszukać niż Jasmina, która sobie po prostu też ma asercję w sobie, tak, ale tego jest dużo mniej, tak, bo nie ma tych wszystkich rzeczy z progresami, nie ma tych wszystkich odpalajek, takich jak ma Jest, tak, on jest dużo bardziej rozbudowany. Może to wynika z tego. Nie wiem. Dzięki. Mam jeszcze takie pytanie właśnie w tym samym temacie, bo to jeżeli chodzi o taki cały flow testów wszystkich w aplikacji, to jest jedna moja bolączka, a druga bolączka to jest jak na przykład piszę nowy test, i chcę po prostu sprawdzić, czy on fizycznie działa, no to w Jeście zajmuje mi to, nie wiem, 30 sekund zanim on się odpali, no a w Jasminu mam go od razu. O, to jest bardzo dziwne. W sensie to z tym się w ogóle nie spotkałem. Okay. Możemy pogadać po tym, to dzięki, to, wielkie. No. Ktoś coś jeszcze zapytać? Super. Dzięki wielkie. Miłego dnia.